różne pomysły miałem na to, jak zaczynać te audycje internetowe, w niektórych kręgach zwane podcastami. Miałem taki pomysł, że w ogóle zacznę tak, że będzie to takie bardzo profesjonalne i że się dowiem, doczytam, nauczę i zacznę z takiego już górnego C. I że to będzie od razu fajne. Potem się okazało, że zaczynałem próbować. No i w ogóle nie było. Po pierwsze nie było fajne, a po drugie w ogóle nie było profesjonalne, gdyż po prostu zwyczajnie no, profesjonalistą ja nie jestem. No i to skąd ja mogę mieć doświadczenie? No to potem pomyślałem sobie, że może zrobię sobie takie audycje pod tytułem, że będzie fajnie i przyjemnie i wesoło. I będę takim zawodowcem. Tutaj z tyłu pewnie słyszycie psy moje w samochodzie, bo jestem w samochodzie obecnie. W takim pięknych okolicznościach przyrody mazurskiej wsi. Więc pewnie słyszycie i kury i różne rzeczy, gdyż to moje urządzenie, którego używam, okazało się dość sprawnym urządzeniem i całkiem nieźle sobie zbiera. Ale to będzie oznaczało, że trzeba będzie to obrobić, może pociąć, może wyciszyć, może coś tam. No i to był kolejny taki mój pomysł genialny, że będę robił takie super audycje, które będą nie będą cięte. Tak? Że od razu siądę i od razu sieknę taką akcję, że po prostu słuchacz albo słuchaczka usiądą ze zwrażenia. No to też nie bardzo poszło. Czy w ogóle nic z tego, o czym teraz mówię, nie poszło. Nie poszło. Co to mi robiło? No robiło mi frustracje ogromne, bo ja mam jakieś tam wyobrażenia o sobie. Mam, bo miałem. Tak? To też nie jest tak, że gdzieś skądś mi się to wzięło z kosmosu. Ja mam taką osobowość. O niej za chwilę jeszcze opowiem, bo to powoli, kiedy teraz mówię, rozmawiam, to klaruje mi się coś w głowie. Tak? Czyli jest jakaś energia, która mnie bierze w służbę i prowadzi niemalże za twarz. I do tego mam nadzieję, że za jakiś czas dowiosłuję. Ale miałem tak zawsze. Miałem jakieś wyobrażenia, jakieś przekonania na swój temat, miałem jakąś pewność też, że jest tak właśnie u mnie, że taki właśnie jestem, odkąd sięgam pamięcią. To też jest taki fajny, stały element, stały fragment gry. Odkąd sięgam pamięcią. Odkąd mam taką świadomość siebie jako człowieka, to coś takiego miałem. Miałem taką potrzebę rozkminy, taką potrzebę rozłożenia właściwie wszystkiego na kawałeczki, na coś, czego już się właściwie nie, na atomy, czego się już nie da właściwie rozłożyć bardziej, nie? Czyli molekuła, atomy. Oczywiście na tym też się nie znam, bo ale tak sobie myślę, że molekuła bądź atom to też musi być taka mała cząsteczka, nie, trudna do rozbicia, więc trzeba mieć na to specjalistyczne jakieś przygotowanie. No i ja jak tak kombinowałem, modziłem, odkąd sięgam pamięcią, to powodowało to coś takiego, że ja właściwie niczego nie mogłem zrobić. Poza myśleniem, nie? Poza rozpatrywaniem. Co? Im dłużej rozpatrywałem jakąś sytuację, która miałaby się wydarzyć, o której miałbym, którą miałbym zrobić, wykreować coś tam, im dłużej o tym myślałem, tym bardziej ona stawała się niemożliwa do realizacji. Dlatego, że ja jestem mistrzem w myśleniu o życiu.
Ja jestem też mistrzem w mówieniu o życiu. Znaczy, to mistrzostwo przychodzi mi, przyszło do mnie oczywiście z wiekiem i z rozwojem różnych patologii życiowych, których nie brakło w moim życiu, ale myślę, że też ja po prostu tak miałem. Ja miałem po prostu taki ogromny lęk przed tym, jak wypadnę, że chciałem wszystko przewidzieć, każdą możliwą sytuację. No i pojawiło się coś, co potem w procesach terapii własnej, procesach kształcenia edukacji, rozwoju różnych takich tam, nie? I w relacji z moimi przewodnikami, mistrzami życiowo-zawodowymi, pojawił się termin w mojej głowie i w moim światopoglądzie, który się nazywa perfekcjonizm. Perfekcjonizm. Jakże pięknie to brzmi, słowo to. Pięknie brzmi perfekcjonizm. Brzmi pięknie, bo nawet zasługuje gdzieś tam w mojej głowie i w ocenie tegoż słowa zasługuje na pochwałę. Nie? Perfekcja, dążenie do perfekcji, dodawanie kolejnych elementów, żeby coś było perfekcyjne. No, wydaje się przecież, kurczę, no to nic złego. No przecież facet się stara, chce, żeby było dobrze. Więc tworzy coś fajnego, coś doskonałego, co w tym złego. Nie? No nic złego pod warunkiem, że tworzy, tak? Pewnie, że nic złego. Fajnie by było, nie? Michał Anioł albo jakiś inny tam malarz, artysta wyspiański, a może jeszcze ktoś tam. No, dąży do pewnej perfekcji w tym, co robi, no ale robi, tak? Natomiast ja w tym swoim świecie wcześniej tworzonym, kreowanym, poprzestawałem na myśleniu. Byłbym w stanie nawet o tym pogadać, ale w większości wypadków jednak kończyło się na myśleniu. Co to oznaczało? No, że myślenie powodowało nierobienie. No bo zawsze wydarzało się coś, co uniemożliwiało mi zrobienie tego tak, jak myślałem. Więc no nierobienie powodowało frustrację. Tak? Frustracja we mnie się nasilała i gdzieś tam rozbijała mi system wartości, obniżała mi samoocenę. Znaczy, to wiecie, no nie frustracja sama w sobie, to ja poprzez moją reakcję na moją frustrację obniżałem sobie samoocenę. Nie było wiele do obniżenia, bo ona była niska. To znaczy w tej fazie, gdzie niską miała być, tak? Bo oczywiście na drugim biegunie była ta samoocena pod tytułem Jestem superhero. Tak? Jestem najlepszy, doskonały, świetny, fantastyczny. Nie takie przekonanie, które podsycane było czymś, co ja myślałem, że jest samooceną, a samooceną nie jest. Myślę, że o tym kiedyś pogadamy też. A jest jedynie pewnością siebie albo takim zachowaniem, które sugeruje pewność siebie. Więc to jest ten drugi biegun. Ale ten tutaj biegun obniżający samoocenę, no to on oczywiście był w ciągłej gotowości do obniżenia tejże. W związku z powyższym niewiele trzeba było na to czasu poświęcić czy energii, żeby tę ocenę obniżyć. W związku z powyższym, jak ja już się nafrustrowałem na to, że nie jestem w stanie zrobić czegoś perfekcyjnie, doskonale, idealnie już na starcie, czyli to oznacza, że ja nie chcę się uczyć, ja chcę umieć. Nie? Ja chcę umieć, nie robiąc. Jest fantastyczne w ogóle. To jest w ogóle, nie wiem, jakiś obłęd. Ja chcę. I taką skłonność ja mam ciągle. Nie? Taką, kurczę, żeby się nie uczyć, tylko żeby umieć. Z takich
Po pierwsze, nieodgadnionych powodów umieć, nie? I ze źródeł tak, również nieodgadnionych umieć. W związku z... No i to powodowało absolutne problemy. Ja zawsze chciałem być jakiś, chciałem być kimś, chciałem być oczywiście wyobrażonym kimś. No i stąd się wzięły różnego rodzaju kryzysy w moim życiu. Od takich momentów, kiedy byłem całkowicie chłopcem, czyli tam potrzeba przynależności, akceptacji, nie? Czyli coś trzeba by było zaprezentować, żeby zostać zaakceptowanym bądź zauważonym, a że nie za bardzo miałem co. No to pozostawałem w marzeniach, pozostawałem w takim świecie snu i tej dalszej rozkminy. No i dobrze, no i okej. Nie, perfekcjonizm jest taką metodą unikania życia, natomiast przysparzania sobie problemów i trudności. Tylko jak z tym żyć? Ano wiedzieć. Ja muszę to wiedzieć, ja muszę to najpierw sobie gdzieś tam ponazywać i podiagnozować. Czyli jak się poprzyglądam i poanalizuję to wszystko, co robię, czyli dużo myślę, ustalam, planuję i w ogóle tak planuję, że jak tylko jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że coś się może nie udać albo być takie sobie, no to nic nie zrobię. Nie? No i to powoduje pewną taką sumę rzeczy niedokończonych albo nigdy nie zaczętych. To tak mniej więcej to moje życie tak przebiegało. Dziś mam 54 lata, tę skłonność mam nadal, bo mam wrażenie, że ona nie znika. Tak jak i wiele innych rzeczy nie znika. Ja się uczę z nimi żyć. Chodzi o to, żebym ja wiedział, że ja mam taką skłonność i że ja mogę z nią żyć. Dziś ja mogę z nią żyć. Pod warunkiem, że będę miał to nazwane. Tak jak większość rzeczy w psychoterapii, dzieje się poprzez nazywanie. Perfekcjonizm jest takim zaburzeniem, które wynika z przerośniętej potrzeby przynależności i bycia akceptowanym, z lęku absolutnego, ogromnego, wielkiego lęku przed oceną, przed krytyką, przed odrzuceniem. Oczywiście efektem perfekcjonizmu i życia w perfekcjonizmie jest także odrzucenie i obniżająca się samoocena, poziom frustracji wysoki. No i chodzi o to, żebym ja to zrozumiał i skumał, że świat jest jaki jest, w całym swym pięknie i cudzie życia jest nieperfekcyjny, jest niedoskonały. Ja jestem niedoskonały, ja mogę żyć z moją niedoskonałością. Istotne nie jest to, żebym umiał, tylko żebym się uczył. Czyli znowu wracamy do tego momentu, znaczy ja wracam, bo wy to jeszcze nie macie do czego za bardzo wracać, bo to moja pierwsza krótka audycja internetowa zwana podcastem, że celem jest droga. I żeby każdy rozwój, każda praca moja naprawcza, ratunkowa była drogą. Nie samym celem do osiągnięcia. Oczywiście, że te cele są dość istotne. Natomiast natury takiej technicznej raczej niż tej takiej osobowościowej, akceptacyjnej, tolerancyjnej, bo tu będzie potrzebne do każdego z tych elementów, o których gdzieś tam poczuję nawiedzenie, żeby o nich powiedzieć, będzie potrzebny ten subtelny element duchowy, który jest absolutnie pozareligijny, elementem pozareligijnym, czyli uczciwość, otwartość i gotowość do zmiany. Tak? Czyli trzy takie elementy duchowe, bardzo mocno duchowe, które dookreślają to wszystko, co ja robię. Tak? Czyli otwartość na siebie, na innych ludzi, na sprawy te także duchowe, tak, czy jestem otwarty na Boga, ludzi, zmienne sytuacje życiowe, z uczciwością wobec siebie i ludzi, nie chodzi tylko o prawdomówność, no prawdomówność jako jeden z elementów uczciwości, wiadomo, natomiast ta uczciwość
Moja uczciwość w relacji ze światem, ale bardzo mocno ze sobą samym. No i ta gotowość do zmiany, tak? Czyli poszukiwanie i podsycanie gotowości do zmiany. Jak uruchomię sobie te elementy, to każda droga, którą będę szedł z tą taką też potrzebą perfekcjonizmu, czyli idealnego świata, tak? Świata z marzeń, z wyobrażeń, z takiego tego gazu mózgowego, którego mam całą głowę, tak, z tego świata, z tym pragnieniem, móc żyć, funkcjonować i zrobić coś fajnego. Bo chodzi o to, żeby z tych takich elementów, które gdzieś tam się pojawią w tych naszych rozważaniach, moich rozważaniach raczej, bo nie mam pewności, czy tam po drugiej stronie ktoś jest, ale sobie dogadał, w tych moich rozważaniach, czyli chodzi o to, co zwykle, czyli to, żeby zrobić ze słabości siły. I z każdych takich elementów, które będę sobie tutaj podsyłał, akceptacja, poznanie, akceptacja i zmiana biegunów, czyli zrób z tego swoją siłę. Czyli za każdym tym takim twoim deficytem stoi coś fajnego. Tylko zobacz to i zrób coś z tym. Ostatnio to odkryłem i trochę się przestraszyłem, że ja od ćwierć wieku zdrowieję. Ja nie biorę narkotyków od ćwierć wieku, nie piję alkoholu, niemalże od ćwierć wieku nie palę papierosów. Staram się nie odurzać na różne sposoby, choć to różnie wychodzi, ale nie odurzam się chemicznie w żaden sposób. Czasem odurzam się myślami. Nie, czasem lękiem się odurzam. Czasem złością się odurzam. To chyba takie rzeczy najbardziej, które jeszcze gdzieś są takie zaniedbane. Ale ćwierć wieku, tak? Czyli z tych różnych takich elementów słabych, które były kiedyś w moim życiu, staram się robić jakieś takie moją moc. No i się udaje. A ja nazywam się Robert Banasiewicz i prowadzę taki dom w Sontopach zwanych Saint-Tropez. To dom rehab i tam sobie się spotykam z różnymi ludzkimi życiami. Sam też swoje eksponuję, oczywiście bez jakiegoś tam ekshibicjonizmu, natomiast eksponuję, żeby przekonać ludzi do tego, co jest mottem moim i domu rehab, które kiedyś do mnie dotarło. Jestem wystarczająco dobry. Otóż nazywam się Robert Banasiewicz i jestem wystarczająco dobry. Dziękuję. Bye.